Podstawy rozkładania siatki UV, czyli czym jest siatka UV, w jaki sposób ona powinna być rozkładana, jak to powinno wyglądać i od czego zacząć. Pierwsza rzecz, która jest bardzo istotna, o której chciałbym powiedzieć, to jeśli wrzucimy sobie taką kostkę, albo ten obiekt, który mamy jako domyślny, gdzie mamy tak naprawdę siatkę UV? Mamy właśnie w tej zakładce UV Editing i tu jak widzimy już ta siatka jest rozłożona w formie krzyża. Ona jest domyślnie już rozłożona dla takich obiektów, więc właściwie obiekt mamy praktycznie gotowy. Ale co w sytuacji, gdy na przykład nie mamy wygenerowanej takiej siatki albo chcielibyśmy na przykład tą siatkę, która tutaj jest, zmodyfikować. I teraz uwaga, bardzo istotna rzecz. Jeśli jesteśmy w trybie obiektowym, prawda, tak jak teraz, w trybie obiektowym siatka nigdy nie jest widoczna. Jeśli przejdziemy w tryb edycyjny, wtedy siatka obiektu jest widoczna, jeśli oczywiście mamy włączony UV Editing. I teraz w trybie obiektowym, jeśli ktoś na przykład będzie chciał zrobić pudełko, które będzie prostopadłościanem, nie kostką, i na przykład sobie rozciągnie tą siatkę, prawda, na przykład w ten sposób, obiekt sobie rozciągnie, prawda, i tak dalej, jest wszystko fajnie, pięknie, i co, wchodzimy tabulatorem w ten obiekt i niestety siatka dalej jest kwadratowa. Nawet jakbyśmy sobie wzięli teraz, wymusili od nowa dzielenie tej siatki, no to do tego służy klawisz U, czyli unwrap, tak? Czyli unwrap oznacza właśnie tworzenie takiej siatki. UV Mapping, mamy Smart UV Project, Light Map Pack, także tutaj różne mamy Cube Projection, Cylinder Projection, no mniej więcej sobie zobaczymy niektóre rzeczy, jak wyglądają, i daję unwrap, tak? Daję unwrap. No i co? Po daniu unwrap ja dalej mam takie kształty, jakie tutaj mam. O, i teraz mamy problem. No bo teraz jakbyśmy chcieli rozłożyć jakąś siatkę na to, czyli jakimś pudełkiem, czy jakimś innym elementem byśmy chcieli to zrobić, wyteksturować, to niestety on będzie nam teksturował na kwadratach, a tutaj mamy już wyraźnie widoczne prostokąty. Jak sobie w takiej sytuacji? Dlaczego tak się dzieje? Dlatego tak się dzieje, bo jeśli wyjdę do trybu obiektowego i włączę sobie ten panel, który jest tutaj widoczny, to tutaj mamy tak zwany panel dimensions. Panel dimensions i tak zwany parametr skali. I zauważmy, że skala jest x na 1, z jest na 1, co widzimy po tych kwadratach, natomiast y jest 2,70, tak? Ponad 2,7. No i teraz, jeśli obiekt właśnie w ten sposób został przemodelowany w trybie obiektowym, to tutaj mamy tą skalę, tak jak widzimy. Teraz zrobię tak. Wstawię sobie kolejną kostkę, żeby pokazać, o co chodzi. Przesunę sobie ją względem osi Z, gdzieś tutaj w tym miejscu. Ta kostka, widzimy, że w skali ma wszędzie, prawda, geometryczną jedynkę. Co jest logiczne, bo jest po prostu tą kostką, tak? Ale w rozmiarach jest 2, 2, 2, tak? Tutaj rozmiary też będą dobrze pokazywane, ale nie ma tu geometrycznej jedynki. I teraz ten sam obiekt tej mojej kostki ja rozciągnę w trybie edycyjnym, dokładnie tak samo jak ten, ale zrobię to w trybie edycyjnym. Czyli wybiorę sobie teraz oczywiście skalowanie i przeskaluję w trybie edycyjnym, tak? No mniej więcej powiedzmy coś takiego, tak? Oczywiście moja siatka się nie zmieniła, ale jak teraz dam sobie U i wybiorę Unwrap, no to też jeszcze nic tutaj na razie się nie wnosi w tym wszystkim, tak? Zaraz powiem dlaczego. Ale teraz popatrzmy, jak wygląda to w trybie obiektowym. W trybie obiektowym mamy skalę 1 na 1, tak? Czyli on już teraz widzi tą skalę 1 do 1, geometrycznej jedynki, a ten nie. Widzimy? Aha, czyli jaki z tego wniosek? Żeby uzyskać geometryczną jedynkę, musimy zawsze, ale to zawsze musimy modelować obiekt, zniekształcać w trybie edycyjnym, nie w trybie obiektowym. Jeśli rozciągniemy w trybie obiektowym, nie ma geometrycznej jedynki. Więc co w sytuacji, gdy takie coś się stanie, a dzieje się tak z różnych powodów, na przykład zeskalujemy se obiekt, większy, mniejszy, i już nie ma geometrycznej jedynki. Jak tą geometryczną jedynkę wymusić? Otóż klikamy Ctrl A i żeby wymusić geometryczną jedynkę, wybieramy parametr Scale, czyli mamy Apply, i czyli po prostu zatwierdź skalę. Daję Scale,
i wtedy on mi zamienia obiekt na geometryczną jedynkę. I teraz już, jeśli wejdę w ten obiekt, no to w tym momencie mogę go unwrapować już teraz w ten sposób, żeby on wyszedł. No w tej chwili nie wyjdzie, bo tutaj mamy unwrap, który tutaj mamy, taki jest jakby ten, który jest domyślny, ale jeśli wybierzemy sobie Smart UV Project na przykład, nie, tutaj mamy kąty, jakie są, to są takie domyślne wartości, daję OK. I teraz proszę zobaczyć, on mi już teraz rozłożył tą siatkę w taki sposób, że mam widoczne prostokąty i mam widoczne kwadraty, prawda? Oczywiście on mi ułożył to w taki, a nie inny sposób, dlatego że każdy z tych elementów, który tutaj mamy, oczywiście mamy też tryby zaznaczeń, możemy, Smart działa w ten sposób, że każdą ścianę mamy zupełnie osobną, czyli on tak jakby dzieli nam wszystkie ściany na osobne obiekty. Jest to z jednej strony wygodne, ale nie do końca, ale nie do końca. Jeśli teraz sobie damy U, dam zwykły unwrap, prawda, który tutaj jest, to nic się nie zmieni, nic się nie zmieni. Dlaczego? Dlatego, że dopóki nie stworzę jakichś szwów, czyli elementów, ja chcę ten obiekt dzielić, no to wtedy oczywiście on cały czas unwrap zwykły będzie nam wracał do tego, który już jest utworzony w tym momencie. Dobrze, ale zanim przejdziemy do tego, to jeszcze zobaczmy, jak działają inne tryby unwrapowania. Ja tutaj sobie przerzucę na przykład tu i wstawię sobie obiekt cylindra, tak? Właśnie wstawię cylinder. No i mamy tutaj Generate UVS, czyli mamy generuj od razu siatkę UV. Ja tą opcję wyłączę sobie na razie, żeby on mi nie generował te siatki UV, bo na razie nie chcę. I jak wejdę w tryb edycyjny, to widzimy, że te siatki w tym momencie nie ma, tak? Więc jedynym rozwiązaniem jest U i dać unwrap, tak? No jeśli wybiorę zwykły unwrap, to co się stało? Biorąc pod uwagę to, że ten obiekt jest niestety obiektem, który jest zamknięty, no to siłą rzeczy on próbuje nam to rozciągnąć w jakiś sposób, tą siatkę, bo on musi ją rozciągnąć na płaszczyźnie. Każdy z nas kiedyś, nie wiem, może z matematyki robiliście, albo na plastyce robiliście figury geometryczne z, powiedzmy, papieru, jakieś tam prostopadłościany, stożki, inne takie historie, no to wtedy wiemy, że musimy mieć taką siatkę rozłożoną, prawda? Czyli jeśli jest to walec, to muszą być dwa kółka i prostokąt, tak? I po ich złożeniu, sklejeniu, no wychodził nam walec, tak? Trzeba było to odpowiednio sobie rozrysować. To jest właśnie ta siatka. Natomiast w tym momencie on nam tą siatkę rozłożył w taki dziwny sposób. Co się stało, tak? Czy program jest do kitu, czy też po prostu coś trzeba zrobić? Więc zobaczmy unwrap inny. Mamy coś takiego jak cylinder projection, tak? Czyli projekcja cylindrowa, cylindryczna. No jeśli bierzemy projekcję cylindryczną, no to popatrzmy, no jest to niby cylinder, ale co tu się stało? No porobiły się takie jakieś dziwne rzeczy. Co się z naszymi kółkami stało? No takie jakieś dziwadło się porobiło. Całkowicie to wszystko po prostu zostało zniszczone, tak? Zobaczmy, mamy jeszcze Cube Projection, no to Cube Projection zrobił nam coś takiego. No już powiedzmy, że jest nieco bliżej prawdy, bo mamy jakieś tutaj kółka, nie, i jakieś takie linie pionowe, tak? Tylko że w tym momencie, jeśli to zabarwienie jest im bardziej pomarańczowe, oznacza to, że to są ściany, które się pokrywają. No i w tym momencie też mamy problem, tak? Zobaczmy, co jeszcze tutaj możemy z tego wycisnąć. Tak, cylinder, sferę projekcji, projekcja na kulę, no jak widać, wygląda tak, jak wygląda. A więc no to już byśmy może prędzej sobie przynajmniej z tymi pionowymi poradzili, niż z tym pozostałymi elementami, tak? Czyli cokolwiek byśmy nie wybrali, mamy jeszcze projekt from view, bardzo ciekawa rzecz, czyli tak jak jest w widoku, tak się rozkłada siatka, tylko to jest tak naprawdę tak do końca, no powiem szczerze, bezużyteczne, ale jest taka możliwość również rozłożenia tej siatki i jest tak zwany bounce, czyli on dopasuje nam do wielkości całego obszaru, który tutaj mamy do dyspozycji. Oczywiście z całą siatką my musimy się zmieścić w tym obszarze, który tutaj jest, co nie jest powiedziane, że ja nie mogę zrobić, że ten obiekt może być większy niż to. Oczywiście czasami w niektórych sytuacjach warto jest to robić, ale to jest zupełnie już inna historia. Więc jak rozłożyć ten cylinder, aby on właśnie zadziałał tak, jak powinno to zadziałać przy, dajmy na to, rozkładaniu siatki. Musimy to zrobić tak, jak wygląda taki cylinder na kartce papieru, jego rozłożenie. Czyli na pewno musimy mieć
te kółka osobno, tak jakby osobno, ale może nie do końca osobno. Czyli ja bym zrobił to w ten sposób. Zaznaczam sobie na początek krawędzie, tak? Czyli zaznaczam sobie tą krawędź całą, która mi tutaj oczywiście wybrałem, i tą krawędź, która jest tutaj na dole. Czyli w trybie krawędziowym zaznaczam sobie te rzeczy. Ok, mam zaznaczone te rzeczy. I jeszcze dodatkowo muszę sobie zaznaczyć jedną krawędź, aby przeciąć. Tylko oczywiście shiftem to robimy, tak? Ja to nie zrobiłem tego shiftem, czyli shiftem tnę jeszcze tu, muszę cięcie zrobić w tym miejscu. Czyli zaznaczam w ten sposób i teraz muszę utworzyć tak zwane szwy. Czyli klikamy prawy przycisk myszy i wybieramy opcję tak zwane Mark Seam, czyli zaznacz szwy. I w momencie, gdy zaznaczymy szwy, ja może teraz odznaczę ten obiekt całkiem, to te szwy są zaznaczone taką bordową jakby, prawda, kreską, tak? To są szwy. I teraz zobaczmy, jak sobie poradzi Blender właśnie z czymś takim. Czyli zaznaczam sobie cały obiekt, dajemy U i wybieram Unwrap, po prostu zwykły Unwrap. Proszę zobaczyć, jak elegancko mi teraz to rozłożył. Wszystko jest skala 1 do 1 i teraz popatrzmy, że mamy te kółeczka ładnie tutaj w tym miejscu i tutaj mamy cały ten element, który jest właśnie przecięty w tym miejscu, on się nam ładnie tutaj rozłożył. Ale jaka jest różnica między tym, co było smartem, a tym, co jest właśnie zwykłym unwrapem rozdzielone? Otóż teraz to działa w ten sposób, że jeśli ja zaznaczyłbym jakąś tam ścianę i będę ją przesuwał, to wtedy zobaczcie, że nie przesuwam jako osobny obiekt, tylko że on jest połączony z pozostałymi elementami, prawda? Jeśli ja zaznaczę to kółko i będę przesuwał klawiszem G, no to ja je przesunę. Dlaczego? Bo odciąłem je jako całość, tak? Widzimy, że jest odcięte jako całość, czyli pociąłem sobie to w taki sposób, abym wiedział, który element jest którym. Jeśli nie bardzo wiem, bo na przykład tutaj sobie mogę zaznaczać krawędzie, nie? Albo powiedzmy zaznaczę sobie ścianę, nie? Zaznaczę sobie ścianę, on mi pokaże, która ściana jest którą częścią siatki UV. Tylko tyle, że w tym momencie pokazał, że nie jest, nie pokazał mi całej siatki, tylko pokazał mi ten jeden fragment, tak? Mogę sobie zaznaczać shiftem i widzimy, co się dzieje, że zaznaczam wtedy sobie te ściany. Jeśli chcemy, abyśmy widzieli całą siatkę i to, co do niej należy, to tutaj mamy taką właśnie opcję UV Sync Selection. Jeśli to włączymy, to będzie widoczna cała siatka. Jeśli ja na przykład tu będę zaznaczał sobie coś na siatce, to tu również będzie mi się to zaznaczać na moim obiekcie. To jest bardzo, bardzo przydatna rzecz i dość istotna. Więc jeśli zaznaczę sobie, powiedzmy, którąś ze ścian, ja tutaj mogę ją przesuwać, prawda, no to widzimy, że już przesunąłem ją jako element osobny, tak, mogę ją zeskalować, mogę, na siatce UV oczywiście będzie to działać w ten sposób, ale w sytuacji, co będzie, jak ja tutaj powiększę ten obiekt, nie? Jeśli ja tu powiększę obiekt fizycznie, czyli coś tu zmieniłem, prawda, no miałem taki kaprys na przykład, nie? No to teraz cóż, mamy pewien problem, nie? No bo zmieniłem kształt. Jeśli zmienimy kształt po rozłożeniu siatki UV, zaznaczamy cały obiekt i rozkładamy go ponownie. Unwrap. I wtedy widzimy, proszę zobaczyć, dzięki temu, że jest geometryczna jedenka w trybie obiektowym, zwróćcie uwagę, że w trybie obiektowym cały czas jest geometryczna jedynka, bo ja wszystko robię w trybie edycyjnym, to te kształty, które tutaj mamy, będą odwzorowaniem identycznym kształtów, które są obiektu i na siatce UV. Dzięki czemu przy tworzeniu bitmapy, która ma rozłożyć się na ten obiekt, będziemy precyzyjnie wiedzieć, co w którym miejscu ma się znaleźć. Dlatego to jest bardzo istotne. Też jeszcze warto zwrócić uwagę, co się stało z tymi moimi okręgami. One są niby tu złamane, tak trochę brzydko, no niestety, bo tak będzie. One tutaj są złamane, ale ich kształt również został tutaj, że tak powiem, uwzględniony, prawda, już nowy kształt. Co dalej? Jeśli teraz ktoś w trybie tym edycyjnym, w którym jesteśmy, podzieliłby sobie ten obiekt, nie? Dodam Ctrl-R na przykład, prawda, i sobie dodam ileś tam linii cięcia, tak? Proszę zobaczyć, automatycznie, jeśli dodajemy jakiekolwiek krawędzie, automatycznie, oczywiście do tego, co już jest zanrapowane, automatycznie tutaj też będą dzielone te krawędzie. To jest bardzo istotna rzecz. Co innego, gdyby ktoś na przykład zrobił taką historię, na przykład gdzieś w tym miejscu zastosowałby sobie ekstrud, nie? Da ekstrud i co? No i tutaj się nic nie dzieje, zobaczmy. Przesuńmy, nie, tutaj się nic nie dzieje. Dlaczego? Bo zmieniła się struktura obiektu.
Jeśli struktura obiektu się zmieniła, to musimy od nowa rozłożyć siatkę UV, tak? Czyli znowu zaznaczamy wszystko U i dajemy unwrap. OK? No dałem unwrap, tylko teraz co on mi zrobił z tym elementem? Przyjrzyjmy się tutaj troszkę bliżej. Ja to oczywiście się do tego przysunę, można też kropką oczywiście. Popatrzcie, co on zrobił. On nie potrafił sobie tego w jakiś sposób spłaszczyć, no bo nie jest w stanie sobie spłaszczyć, kiedy mamy obiekt właśnie zrobiony w ten sposób. Więc jak zrobić, aby ten obiekt był prawidłowo rozłożony? Więc bez niestety szwów się nie obejdzie. Więc mamy na to kilka różnych sposobów. Można zrobić to w ten sposób, że sobie odetniemy ten obiekt, czyli powiedzmy, ja sobie zaznaczę tutaj, prawda, te ściany. Można z tego miejsca zaznaczyć albo z tego. I powiedzmy, że jeszcze sobie ten obiekt rozłożę tak. Gdzie jeszcze bym przeciął? No dajmy na to, przetnę sobie OK w ten sposób. Może na razie wyłączę tutaj manipulator, tak? Czyli w ten sposób. Dlaczego? Bo jak on mi teraz, najpierw tak, jak to rozumieć w ogóle? Dlaczego akurat tak? Czy nie mogło być inaczej? No pewnie, że mogło być inaczej. No można zrobić tak, że wszystkie ściany sobie oddzielimy, ale mówię, nie zawsze jest to dobrym rozwiązaniem. Można tak, można też na przykład podzielić w nieco inny sposób. Dajmy na to. Ja to podzieliłem w ten sposób, a można w ten sposób jeszcze podzielić na przykład na zasadzie tak zwanego tworzenia kwiatka, nie? Tu, ale musimy też jeszcze zrobić jeden element, który no będzie linią cięcia dla tego elementu, tak? Żeby tutaj można było to zrobić, tak? Można było to zrobić. Czyli tutaj jeszcze obetnę, ale to jak będą trzy punkty połączone, no to sobie poradzi. Widzę, że sobie już teraz poradzi z tym, tak? Teraz widzimy, jak tutaj zostało to zrobione i tutaj dodam sobie teraz Mark Seam, tak? Czyli dodam sobie szwy, tak? Oczywiście jeśli, chociaż nie wiem, czy tutaj będzie ta linia potrzebna, chyba nie. Ta linia nie będzie nawet potrzebna. I wtedy zrobię taki efekt na zasadzie rozkładania siatki na kwiatek. Jeśli gdzieś jest jakaś dodana linia szwu, która jest niepotrzebna, to wybieramy Clear Seam, czyli zaznaczam tą krawędź i dam Clear Seam i wtedy widzimy, że co będzie po rozłożeniu tego obiektu. Będzie po prostu, ta ściana się mi rozłoży tu, ta w tą stronę, a ta w tą stronę. Czy tak będzie? Uwierzcie mi, że tak będzie. Jeśli ja teraz sobie zaznaczę cały obiekt i jeszcze raz dam Unwrap, prawda? Tutaj powstała dziura. OK, bo odciąłem cały ten element, który był tu na dole, tak, a teraz on mi to wrzucił tu, proszę zobaczyć, i tak też się stało, czyli stworzył się taki efekt kwiatka, nie, widzimy, jak to wygląda, tutaj sobie zaznaczę tą ścianę, czyli ona się rozłożyła w ten sposób, że ta ściana weszła, tak jakby rozłożyła się na tą stronę, tak jakbyśmy z góry rzucili tego i spłaszczyli, nie, takie pudełko, jakbyśmy spłaszczyli, o coś w tym rodzaju, tak to można interpretować. I w ten sposób właśnie rozłożyliśmy sobie siatkę tego obiektu, który ma ściany dokładnie tej samej wielkości jak tutaj. Oczywiście to wszystko będzie pasować do tego elementu jak najbardziej i nic tutaj złego się nie wydarzy. Także to jest właśnie bardzo ważne, ta umiejętność rozkładania siatki UV, żeby rozumieć, co jest czym, który element do czego ma być przypisany, tak, do czego ma być rozłożony. Czyli tak pokrótce, jak wygląda rozkładanie siatki UV. Więc dobrze. Więc teraz sobie wróćmy na przykład do tej naszej kostki. Do tej naszej kostki, to jest ta, która ma taką siatkę, więc już wiemy, że ta siatka, no, mogłaby być, ale może nie do końca jest ona dobrze rozłożona. Więc ja proponuję zrobić teraz taki numer, żeby ją jakoś inaczej podzielić. Czyli zaznaczyć sobie krawędzie w taki sposób, aby otworzyć pudełko, tak? Aby otworzyć pudełko, czyli powiedzmy tak, najpierw sobie zaznaczam linię cięcia, która będzie w ten sposób, a potem muszę sobie przeciąć tu, prawda, w tym miejscu, tak żeby to mi się otworzyło w tą stronę, tamto mi się otworzy na płasko, no i teraz z drugiej strony również sobie właśnie zaznaczę
O, w ten sposób, tak? Czyli w ten sposób sobie zaznaczyłem. Jak mi się to rozłoży? No, zobaczymy. Tutaj naprawdę nie ma problemu, jeśli coś nie wyjdzie, ktoś nie zaznaczy tą ścianę, co trzeba, albo coś w tym rodzaju. Zawsze można odznaczyć, usunąć szew, zrobić w innym miejscu i po prostu zanrapować. Teraz damy, zaznaczę sobie całość U i dajemy unwrap. I proszę bardzo, mam rozłożoną siatkę w kształcie litery T, powiedzmy, że tak to nazwę. Dobrze. I teraz wszystko fajnie, pięknie, no ale dobrze by było jakoś to wyteksturować, coś tutaj dać, prawda, żeby ta tekstura jakaś powstała. No, bez jakiejś bitmapy albo coś, no to nic z tego nam nie wyjdzie. Ale my możemy sobie taką właśnie teksturę, którą tutaj mamy, czyli taką siatkę, możemy sobie ją wyeksportować. Możemy sobie ją wyeksportować. UV. Export UV. I teraz zobaczmy PNG, Image PNG. Jakie mamy tu ustawienia? Niech będzie już ten Cube UV. Fill Opacity 25%, tak? No to wezmę tutaj na przykład 70%. 0,7. A teraz namieszałem 0,7. Okay. 0,7 tu jest wielkość. Dajmy OLIVOS. Może w ten sposób teraz pójdzie. O teraz. I teraz, jeśli mamy widoczną tą siatkę, to my możemy sobie stworzyć nową warstwę przezroczystą. Przezroczystą i na przykład sobie dajmy na to zrobić nasze pudełko, tak? Zrobić nasze pudełko, powiedzmy, dodam warstwę tekstową, albo na tej warstwie może najpierw sobie to w jakiś sposób pokoloruję. To wszystko można tą warstwę tutaj dać do góry, a tutaj na przykład moje pudełko będzie miało kolor jakiś tam gradientowy, można dać albo kolor jednolity, wszystko jedno. Jaki tam kolor i dam? Może taki brązowy, nie? Ok, jest brązowy kolor, tak? Tutaj tylko robimy to, żeby czasem nie na tej warstwie siatki. Żeby tego nie robić, tak? Można też dla tej warstwy siatki też to krycie sobie zmniejszyć, jeśli chcemy, żebyśmy lepiej sobie widzieli. I teraz jedziemy dalej. Po prostu malujemy, na przykład wybiorę sobie pędzel, no i tym pędzelkiem, dajmy na to, pokoloruję sobie o tak, nie? Tak, tam się specjalnie nie tego krzywo będzie, bo krzywo, ale co tam. Chodzi o to, żeby pokazać, jak można tą siatkę sobie wykorzystać do tego, żeby później nałożyć to na nasz obiekt, prawda? Czyli na ten nasze pudełko w Blenderze. No niezbyt może to ciekawe. Powiedzmy, że dodam sobie jakieś tutaj gdzieś żółte gwiazdki, nie? Tu jedno, druga. Zobaczcie, to wszystko sobie tak tworzę, robię na tym, nie? Dobra, no i powiedzmy, że dodam jeszcze sobie warstwę, na której napiszę, powiedzmy, ciasteczka. Dajmy na to, tak? Oczywiście kolor sobie dam na jakiś inny, może być czerwony, żeby był widoczny. Może nieco zmniejszę czcionkę, aby mi się to wszystko zmieściło. No i powiedzmy, że te ciasteczka gdzieś ustawię sobie. Dajmy na to tą warstwę obrócę. Nie? Tutaj, czyli sobie tutaj zastosuję obrócenie warstwy. Powiedzmy w ten sposób i obróć. Ustawię sobie. No to już nie będzie mi, już ta siatka UV właściwie już mi nie będzie potrzebna. Ja sobie ją wyrzucę i powiedzmy, że tutaj będzie pisało na tym elemencie ciasteczka. Tak? No i oczywiście spłaszczę obraz. Spłaszcza obraz. Jest. I teraz sobie to eksportuję, tak? Tu nieważne, że tutaj mam te brązowe pola, to naprawdę nie ma znaczenia.
i wyeksportuję sobie to jako, no dobra, do lekcji sobie już teraz wrzucę tutaj, niech to będzie ciasteczka, prawda, JPG. Tu może być JPG, to nie musi być PNG, bo JPG-ki są mniejsze i dajemy wyeksportuj, i tak poszło. No i teraz w jaki sposób to tym uzupełnić tą naszą bitmapę, tak? Oczywiście tutaj w tym miejscu mamy open, czyli w UV editorze mamy open i otwieramy sobie te ciasteczka. Czyli ja to mam w desktop, w lekcjach i proszę bardzo, mam tą bitmapę open image, tak? Otworzyłem, trochę się powiększyło, ale kółkiem myszy sobie zmniejszy. Proszę zobaczyć. Od razu tutaj jest tak jakby to ta bitmapa ustawiona dokładnie tak, jak po prostu robiłem to w GIMP-ie, tak? Dzięki temu, że wyeksportowałem sobie tą siatkę, ja mogłem dość precyzyjnie sobie to zrobić. No ale teraz chciałbym, żeby to było teraz widoczne na moim obiekcie, prawda? Na razie w tym momencie nie jest to widoczne na moim obiekcie, więc ja sobie wezmę podgląd materiałowy. Mogę robić z tego miejsca, tak? Mogę też robić właściwie, żeby materiały dać, to trzeba przejść do shading, tak? Przejdę do shading, tutaj już ten mój obiekt już ma jakiś tam jakieś tam nody, tak? Bo to do tego chyba robiłem, już nie pamiętam, zaraz sprawdzę. Do tego robiłem? Do tego mniejszego, tak? Dobrze, do tego mniejszego robiłem. Więc wejdę sobie w shading i teraz wystarczy, jeśli chcemy, aby ten nasz obiekt miał właśnie już tą bitmapę zastosowaną, to po wstawieniu materiału, prawda, tutaj mamy ten Use Nodes, musi być włączone. Dodajemy sobie node, który się nazywa tekstura image, tekstura, tak to się nazywa, image tekstura. I tutaj oczywiście łączymy color z base color. Ten obiekt się powinien zrobić taki właśnie szary, nie? Czyli że on ma jakieś tam coś domyślnego, ale tutaj w tym miejscu już wybieram sobie to moje pudełeczko, ciasteczko, proszę bardzo. Jest, no akurat wyszło tak, że jest to na dole, ale to jaki problem, po prostu obrócić sobie ten obiekt, prawda, proszę bardzo, obrócę sobie w taki sposób, żeby było, tak, piszę ciasteczka, piszę, tak, jest obiekt wyteksturowany, jest wyteksturowany, tak, zrobiłem taką teksturę, jaką zrobiłem w GIMP-ie, zrobiłem. I teraz oczywiście nie ma problemu żadnego, nie ma problemu żadnego, aby na przykład, włączę jeszcze siatkę UV i proszę zobaczyć, jak to wygląda tutaj. No elegancko, tak? Teraz zobaczcie, co się stanie, gdy ja tu zaznaczę wszystkie te prawda, elementy na tej siatce i zacznę je przesuwać klawiszem G. Proszę zobaczyć, ja mogę wtedy sobie precyzyjnie ustawiać, oczywiście nie dla tej tekstury, bo ona już jest precyzyjnie ustawiona, tak? Ale jak widzimy, możemy, przesuwając tą siatkę UV, możemy oczywiście sobie inaczej ułożyć położenie tych, prawda, tej bitmapy. I zauważcie, że jeśli nawet wyjadę za tamto pole, to ono jest, tylko dalej, tylko tyle, że podgląd mamy tylko w tym miejscu, a tak naprawdę to jest nieskończenie powielająca się tapeta, po prostu góra, dół i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ja tutaj nic nie będę zmieniał, tylko pokazuję, jak można potem sobie precyzyjnie dopasować do naszej siatki UV przygotowaną teksturę. Mało tego, możemy nawet, jeśli zechcę, mogę zaznaczyć tylko powiedzmy te punkty, może bez tego, no i przesunę, to będzie chyba oś Y, nie, oś G, G, ale zauważcie, że również się zaznaczają punkty przeciwległe, tak, bo to jest też ściana i teraz popatrzcie, można nawet bitmapę rozciągać. Mało tego, można zrobić w ten sposób, że jak ja będę skalował w dół, no to wtedy powiększam bitmapę, jak idę w górę, no to wtedy będę miał na przykład taką tapetę, nie? W ten sposób, patrzcie, skalowaniem tylko siatki UV, jakie rzeczy można nieprawdopodobne zrobić. I to jest właśnie w tym miejscu i wiemy, że takie obiekty nie powinny mieć czegoś takiego jak ostrych kantów, tak? Więc w trybie edycyjnym trzeba to zbevelować chociaż, tak? Czyli teraz dopiero po rozłożeniu siatki dobrze jest dodać bevel, czyli Ctrl B, prawda, i ten bevel sobie zastosować. Oczywiście na jakoś tam kółkiem myszy możemy oczywiście zwiększyć tego i oczywiście wiemy, że ten bewelek musi być bardzo, może nie aż tyle podziałów siatki, może troszkę mniej,
musi być taki, prawda, bardzo delikatny, tak, czyli o coś takiego, tak. I moi drodzy, popatrzcie, on tutaj również od razu nam to zastosuje bezpośrednio na siatkę UV. Tu też będzie te krawędzie będą widoczne. A dzięki temu, co uzyskujemy, że światło, które się będzie odbijać właśnie w tych miejscach, o tak jak tutaj teraz, widzimy, że jest odblask, prawda? I wtedy mamy wyraziste krawędzie, co jest bardzo ważne, dlatego bewelowanie powinno się robić na samym końcu po wyteksturowaniu już obiektu, bo bardzo trudno by było, jeśli zastosujemy wcześniej bewelowanie, to później trudno jest rozłożyć siatkę. Trochę trudniej jest rozłożyć siatkę, tak, bo trzeba, wtedy mamy więcej krawędzi, więc musimy te szwy dokładnie, precyzyjnie, szczególnie w tych narożnikach pozaznaczać. Dlatego bewelowanie, jak już, to robimy na samym końcu, albo dodajemy modyfikator po prostu, który jest bevel i delikatny rant nam robi. I nie wpływa to wtedy na to, że coś się z teksturą złego stanie. Nie. Zauważcie, że się nic złego nie stało. Wszystko jest w porządku. I to są, moi drodzy, podstawy rozkładania siatki UV i teksturowania obiektów przy pomocy bitmap, tworząc dzięki temu obiekty fotorealistyczne. Zobaczmy, jak to jeszcze będzie wyglądało w cyklach samo w sobie. No to nasze pudełeczko wygląda, jak wygląda. Oczywiście można naturalnie jeszcze tutaj w shading, prawda, jeśli włączymy sobie nawet ten podgląd renderowany, możemy pewne rzeczy, czy też większe odbicie światła od obiektu ustawić, prawda, czy też dodać chropowatość, większą, mniejszą. Jeśli damy chropowatość na 0, no to damy na 0, tak, jeśli zwiększymy metalik, no to wtedy dostaniemy lustro i tak dalej, i tak dalej. Czyli te parametry chropowatości i innych takich rzeczy, które są w tym miejscu, jak najbardziej też jeszcze zadziałają. Czy zadziała transmission? Oczywiście, że zadziała. Dlaczego ma nie zadziałać transmission? Czyli popatrzcie, będziemy mieć tak zwane półprzezroczyste pudełko. Widzimy tą bitmapę? Ono jest półprzezroczyste, jest szklane. Transmission nie dajemy na maksymalne. Jeśli damy na maksymalne, to jest szklane pudełko, ale pomalowane szklane pudełko. Pomalowane szklane pudełko. Oczywiście, żeby to dobrze było widać, to zawsze proponuję włączyć Dynamic Sky Create i tutaj w tym miejscu, gdzie jest World, włączyć Dynamic. Wtedy chwilkę trzeba poczekać, on sobie to musi przetworzyć i proszę bardzo, voila, mamy światło rzeczywiste już w tym momencie, tak? Więc tak będzie wyglądał nasz szklany obiekt pomalowany w tym momencie, przezroczysty.